Witamy, pogoda jest dzisiaj słaba, jednakże cieszymy się, ponieważ jest to pierwszy odcinek trzeciej serii waszego ulubionego programu motoryzacyjnego Jazdy Próbne. Witają was Łukasz Zaczyński, Marcin Wleźlak i Audi A3. Wiem, że A3 już nas gościła, ale tym razem jest to wersja Sportback, pięciodrzwiowa, jeszcze lepiej wyposażona, z jeszcze lepszym silnikiem, więc będzie ciekawy. Zapraszamy. Wracając do tematu testowanego dzisiaj auta, to nasz egzemplarz, jak już powiedzieliśmy, to Audi A3 Sportback w świetnym czerwonym kolorze o nazwie Misano. A technicznie rzecz biorąc, mamy tutaj benzynowy motor TFSI o pojemności 1798 cm3 i mocy 180 koni mechanicznych oraz maksymalnym momencie obrotowym 250 Nm w przedziale od 1250 do 5000 obrotów na minutę. Myślę, że do samej bryły nowego Audi A3 jesteście już przyzwyczajeni, więc nie będę się powtarzał, że auto jest skrojone na miarę, prezentuje się dobrze z ostrymi liniami nadwozia oraz że sama bryła jest zwarta. Powiem może jednak o cechach charakterystycznych tego samochodu, bo pod tym świetnie wyglądającym czerwonym lakierem Misano za 3000 zł jest się naprawdę bogato wyposażony samochód. Bogato i luksusowo, a zwiastować nam może to kamera od aktywnego tempomatu za 3000 zł, odsuwane elektrycznie panoramiczne okno dachowe za 4500 zł oraz świetnie wyglądające, bo nie powiecie, że nie, 18-calowe pięcioramienne felgi ze stopów lekkich za bagatela 9000 zł. Mało. A jeśli chodzi o tył, mimo tego, że jest to wersja Sportback, tutaj przynajmniej z tej perspektywy niewiele się zmieniło. Powierzchnia bagażowa wzrosła o 15 litrów i mam tutaj teraz 380 litrów powierzchni bagażowej. Po rozłożeniu foteli uzyskujecie aż 1220 litrów, no więc jest to sporo więcej, jak na kompakt. Sam bagażnik jest bardzo foremny i myślę, że bez problemu włożymy tutaj dużą walizkę razem z bagażem podręcznym. Niski próg załadunkowy na pewno nam w tym pomoże. We wnętrzu panuje spokój. Materiały są dobre i bardzo dobre. Plastiki są miękkie. Bywają również ciekawie fakturowane. Dobre wrażenie robi połączenie skóry z alkantarą na obiciach foteli. Gdzie nie dotkniecie, okazuje się, że mamy do czynienia z dobrej jakości materiałami. Aluminium jest aluminium. Skóra skórą. Zawsze podobał mi się ten minimalizm panujący we wnętrzu Audi A3. Widać tutaj takie skupiska przycisków, tak? Wszystko ma swój cel, ma swoją funkcję. Tak samo panel klimatyzacji, taki po prostu intuicyjny. Jeżeli zauważycie, to wszystko pod waszą prawą ręką jest zrobione tak, aby była jak największa ergonomia tego wnętrza. Na dodatek na przykład zegary. Spójrzcie na zegary. Są zwykłe, jak książka. Nad nami jest panoramiczne okno dachowe, zresztą o którym już mówiłem. Widoczność na boki i do tyłu jest tutaj perfekcyjna. Przy parkowaniu pomaga nam zarówno asystent parkowania, jak i też po prostu same czujniki, które znajdują się z przodu i z tyłu. Na samych fotelach łatwo jest raczej zająć miejsce, a to głównie za sprawą bardzo szerokiej regulacji. Tutaj możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Szkoda, że nie ma tylko masażu, nie no, trochę żartuję. Mamy również regulację lędźwiową. Samo trzymanie boczne jest dosyć dobre, nie jakoś bardzo mocno trzyma to ciało, natomiast no pewnie wchodzi się w zakręty. A u ciebie jak, Marcin? Jest tu naprawdę dość wygodnie. Siedzisko mogło być trochę dłuższe, ale wtedy albo mielibyśmy mniej miejsca na nogi, albo mielibyśmy mniejszy bagażnik, tak więc już jakoś się przemęczę w tej pozycji. Nie jest źle. Głową nie dotykam sufitu, dach schodzi na dół dopiero daleko, daleko za mną. Jeśli będę chciał głowę oprzeć, to mogę sobie oprzeć o słupek boczny, który jest bardzo miękki i wygodny. Wadą, jaką tu znaleźliśmy, jest coś, czego tak naprawdę nie znaleźliśmy. Nie ma tu podłokietnika, a co za tym idzie, cup holderów. Tego bym się po takiej klasie samochodzie nie spodziewał. No, oczywiście, to jest pewna wada. Ale można to dokupić. Na ile? Około 700 zł, tak więc nie jest to dużo. W porównaniu tego, że ten samochód kosztował o wiele, wiele więcej. Można się było rzucić na ten podłokietnik. O, już na wejściu plus za cicho zamykające się drzwi, nieprawda? Się.
rzeczywiście, Sherlocku? Rzeczywiście. Można sobie ładnie siedzenie wyregulować. Jeszcze nie ruszyliśmy, a już jest 1-0. Tak, dokładnie. Szybki rzut oka na to, czego będziemy używać najczęściej. Metalowo-skórzana gałka skrzyni S-Tronic, koło kierownicy spłaszczone u dołu z grubym wieńcem świetnie leżącym w dłoniach i prędkościomierz, wyskalowany do 260 km na godzinę. Na ile się to przyda? Jeżeli chodzi o samo przyspieszenie, to samochód bardzo, tak powiedziałbym, że brutalnie reaguje na każde dotknięcie pedału gazu, prawda? Bo agresywnie bardzo. Właśnie agresywnie. Trudno jest tutaj ruszyć spod świateł, tak żeby, nie wiem, nie zabuksować kołami. Szczególnie tak, bo jak się wolno jak się jednostajnie oddaje gazu i robisz to wolno, to, tak to zamulamy. A jak jednostajnie dodamy, ale trochę szybciej, to już samochód po prostu zrywa się. Nie zdziwcie się, jeśli dostaniecie pamiątkę fotograficzną od Rostowskiego. Dokładnie. Oczywiście następstwem takiej jazdy jest również spalanie, a ponieważ jeżdżąc tym A3 Sportback trudno nie mieć ciężkiej nogi, to i średnie spalanie wynosi u nas 8,1 litra na 100 km. Moim zdaniem i tak dobrze. Nie można wymagać od auta z dużym silnikiem małego spalania, no nie? A co do samej skrzyni biegów, współgra naprawdę fantastycznie z pedałem gazu. Mamy tutaj opcję Tiptronic, tak? Tak. Łopatki za kierownicą, jest to wygodne, chociaż ja chyba wolę korzystać bardziej z tej opcji, którą tu mamy, plusik, minusik, przód, tył, i to jest dla mnie wygodniejsze. Jeśli już mówimy o prędkości i o ewentualnych zdjęciach z fotoradaru, to warto wspomnieć o tym, że setkę osiągniemy po nieco ponad 7 sekundach. 7,2 sekundy, tak jest to naprawdę zadowalający wynik. A prędkość maksymalna to jest 232 km na godzinę, więc tak jak mówiłem, ten prędkościomierz tutaj jest wykorzystywany całkiem. W pełni. W pełni właśnie. Bardzo łatwo jest osiągnąć prędkość już niestety za dużą, jak na dane ograniczenie prędkości, i tutaj jest problem. A jeżeli nie chcecie dostawać mandatów, to nie kupujcie tego samochodu. To prawda, jeszcze nie dostaliśmy mandatu, ale nie kupiliśmy tego samochodu. No tak, właśnie. Tak więc to jest to. Mamy tu dosyć szeroką gamę jednostek napędowych. Silniki benzynowe to 1.2 TFSI 105 koni, 1.4 TFSI 122 konie, 1.4 TFSI 140 koni oraz 1.8 TFSI 180 koni. Silniki wysokoprężne to 1.6 TDI 105 koni, 2.0 TDI 150 koni oraz 2.0 TDI 184 konie mechaniczne. Kolejną rzeczą, która przydaje się podczas jazdy z dużymi prędkościami, jest na pewno dobre zawieszenie. W tym aucie to nie jest bardzo miękkie zawieszenie. Jest tak... Nie no, właśnie tak jak wcześniej rozmawialiśmy, powiedziałem, miękkie zawieszenie przy tak mocnym samochodzie nie może być. Jest ono usztywnione, ale nie jest też twarde. Jadąc przez miasto, przez te wszystkie dziury, nierówności, przez progi zwalniające, nie tłucze tu nam nic, nie czujemy się po prostu jak, nie wiem, do czego to porównać. W pralce z cegłą. Dokładnie. Tego porównania mi brakowało, szczerze, właśnie tak się nie czujemy. Model. Mamy tutaj wykupiony system MMI Navigation i MMI Touch. Tak. Dzięki temu mamy 7-calowy wyświetlacz, który tutaj właśnie na środku deski rozdzielczej znajdziemy, oraz tutaj dotykowy panel, który pełni tak naprawdę wiele funkcji. Fajne w tym systemie to, że macie Wi-Fi i tak dalej, tak? Można sprawdzać Facebooka. I standardowo do tego systemu jest wsadzony, można powiedzieć, Audi Sound System. Mhm. A za opłatą 3000 zł można dokupić, tak jak my tu mamy, głośniki Bang & Olufsen, których jest... Klasa sama w sobie. Tak, 14. Tak więc... 14. 8 z przodu, 6 z tyłu i naprawdę brzmi to niesamowicie. Nie lubię tych rytmów. Podsumowując. Trudno jest znaleźć w tym samochodzie jakieś minusy, bo o ile na przykład świetnie się w sumie prowadzi, tak, bo jest fajny układ kierowniczy, zawieszenie trzyma się drogi jak coś, co jeździ po szynach.
Silnik jest super, spalanie jest. Skrzynia biegów jest super, spalanie także. No to ciężko jest znaleźć jakiegoś minusa. Jedynymi, jakie tu znaleźliśmy, a są to naprawdę ułamki tego, co tu jest dobre, to po pierwsze zbyt głośna praca tego wszystkiego przy większych prędkościach. Tak, tak. No, jeżeli będziecie jeździć 220 na godzinę, to jest trochę za głośno. Za głośno. Jeśli nie byłoby panoramicznego dachu, myślę, że mogłoby być ciszej, ale wtedy ten plus zostaje niwelowany, jak już było wcześniej powiedziane, tym systemem nagłośnieniowym. No i kolejny minusik, ale to jest naprawdę bardzo mała albo duża drobnostka, nie wiem jak to nazwać, to brak podłokietnika z tyłu oraz cupholderów, ale to naprawdę jest bzdura tak naprawdę, no problem tego, co ten samochód prezentuje. No i jeszcze tak sobie myślę, że tutaj niektórzy z Was mogą pomyśleć, że to jest minus albo zupełnie nie ma to żadnego znaczenia. No, dosyć wysoka cena tego samochodu, natomiast no, Boże, spójrz. Dokładnie, no co tu dużo mówić, no ten samochód nie może być tani, a naprawdę czuć, jak wsiadamy do środka, za co płacimy, no. Wiem, że jest to kawał dobrego samochodu. Kawał dobrego samochodu. Dzięki za obejrzenie tego kawału dobrego testu. Mamy nadzieję, że w całym sezonie będą tak dobre samochody jak ten. No, zatem dzięki za obejrzenie odcinka. I do następnego za tydzień. Za tydzień, tak. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.